Nawet gdyby chcieli zwolnić radnych z opozycji, nie zgodzilibyśmy się na to, grzmi przewodniczący Rady Miasta w Rybniku Andrzej Wojaczek. A chodzi o aferę, która wybuchła jeszcze przed wczorajszą sesją. Sprawa dotyczy wiceszefa Rady Stanisława Jeszczuka, odwołanego niedawno z fotela prezesa rybnickiej spółdzielni mieszkaniowej. Radni mieli przegłosować uchwałę, w której nie zgadzali się na zwolnienie Jeszczuka z rybnickiej spółdzielni mieszkaniowej. W opozycyjnej PO zawrzało, co ma Rada Miasta do wyrzucania z pracy rajców. Okazuje się, że nie jest tak łatwo zwolnić radnego. Oto osoba, która spowodowała wczoraj burzę na sesji Rady Miasta w Rybniku. Stanisław Jaszczuk, wiceszef radnych, do niedawna prezes rybnickiej spółdzielni mieszkaniowej. W lipcu jednak został odwołany po ledwie rocznym prezesowaniu. Jaszczuk za rządzenie w spółdzielni dostawał niezłą pensyjkę. Zarabiałem 12 tysięcy brutto. W przypadku rozwiązania umowy ze spółdzielnią byłemu prezesowi należy się półroczna odprawa. Już to denerwuje radnych opozycyjnej PO. Jednak prawdziwą burzę rozpętała pewna uchwała. Rada Miasta została poproszona, właściwie członkowie komisji, za chwilę Rada Miasta o to, aby przegłosować uchwałę, czy głosować nad uchwałą, która ma mówić o niewyrażeniu zgody na rozwiązanie stosunku pracy z panem radnym Stanisławem Jaszczukiem. Stanisław Jaszczuk nie potrafi pogodzić się z tym, że został odwołany z funkcji prezesa i nadal pobiera pensję, argumentował wczoraj jeszcze przed obradami Rady Miasta szef rybnickiej Platformy Piotr Kuczera. W imieniu mieszkańców rybnickiej spółdzielni mieszkaniowej wyrażam pełne niezadowolenie z postawy Stanisława Jaszczuka, dowodził z kolei radny i lokator spółdzielni Dariusz Laska. Nie może być tak, że radny jest wyjęty spod prawa i może zasłaniać się w cudzysłowie immunitetem czy funkcją radnego. Jeżeli nie zgadza się z decyzją Rady Nadzorczej jako organu, który go powołał i odwołał, może odwołać się do sądu pracy, nie powinien przykrywać się czy zakrywać się funkcją radnego. Dlaczego radni poprzez uchwałę nie chcieli zgodzić się na rozwiązanie umowy spółdzielni z byłym prezesem? Tak stanowi 25 artykuł ustawy o samorządzie gminnym, tłumaczy szef Rady Miasta Andrzej Wojaczek. Jest takie szczęsne czy nieszczęsne, a może i szczęsne prawo radnego. W związku z wykonywaniem mandatu radny korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych. Więc jakikolwiek pracodawca chce rozwiązać stosunek pracy z kimkolwiek, czy to jest cukiernia, czy to jest malarnia, czy to jest szkoła, czy to jest prezes spółdzielni, musi Rada Miasta, radni muszą zadecydować o tym, czy wyrazi zgoda na zwolnienie tego radnego. Nie możemy pozwolić na zwolnienie pana Jaszczuka, bo mu zostało 9 lat do emerytury, tłumaczył Wojaczek i zapewniał, że murem stanąłby w podobnym przypadku za każdym innym radnym. Nawet z opozycji, gdyby to się zdarzyło? Nawet z opozycji, tym bardziej z opozycji bym bronił. Co na to wszystko są zainteresowane? Mówiąc krótko, ma już dosyć. Jeśli spółdzielnia się nie odezwie, to pod koniec miesiąca sam zwrócę się z propozycją zamknięcia tej sprawy, powiedział nam Jaszczuk. Czy sprawa trafi na drogę sądową? Skoro jest wola, z mojej strony jest wola polubownego zamknięcia tej sprawy, nie ma podstaw, żeby, jeżeli dogadamy się, to myślę, że zamkniemy temat bez drogi sądowej. A jeśli nie? No to są dwa wyjścia, albo strony się dogadują, albo sąd rozstrzyga. Dodajmy, że kontrowersyjna uchwała przeszła na wczorajszej sesji. 13 radnych było za, 10 przeciw.